Architektura PRL-u kojarzy się dość powszechnie z blokami z wielkiej płyty, z czymś nieciekawym, trochę substandardowym, gdzie brakowało materiałów, a na budowach działy się naprawdę niestworzone rzeczy. Tymczasem nawet w Łodzi mamy przykłady wyjątkowej klasy architektury powstałej po II wojnie światowej. Właśnie jednym z takich budynków jest Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończona w 1960 roku, projekt bardzo ciekawego twórcy Edmunda Romana Orlika. Co jest wyjątkowego w bóle? Dlaczego zachwycano się nią już w momencie powstania? No przede wszystkim zastosowano prefabrykację na szeroką skalę, czyli w zasadzie z tej samej rodziny technologii, co wielka płyta, do zaprojektowania budynku bardzo, bardzo wysublimowanego, jeśli chodzi o formę. Mamy modernizm, mamy prostą, funkcjonalną bryłę, ale jednocześnie mamy dużo, można powiedzieć, smaczków, dużo detali, które sprawiają, że to wnętrze jest bardzo, bardzo interesujące. No chociażby, moim zdaniem, najbardziej efektowna klatka schodowa w Łodzi, jeśli chodzi o budynki powojenne. Lekka, jednocześnie wygodna. Każdy, kto miał okazję chodzić po piętrach biblioteki, chyba się ze mną zgodzi. Poza tym Orlik i w ogóle inicjatorzy realizacji buły zgodnie z taką modernistyczną, a może jeszcze starszą koncepcją synestezji sztuk, zaprosili do dekorowania wnętrz wybitnych artystów z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Pojawił się relief Antoniego Starczewskiego, pojawił się na ścianie holu na pierwszym piętrze bardzo ciekawy, dynamiczny malowidło autorstwa Stanisława Fijałkowskiego. To wszystko sprawia, a tych dzieł sztuki zresztą jest tutaj jeszcze więcej, to wszystko sprawia, że buła, ta stara część buły, stara część biblioteki, no jest takim, powiedzmy, dość zagadkowym miejscem, gdzie idąc, przemierzając jej przestrzenie, no zresztą coraz rzadziej już odwiedzany w momencie, kiedy gmach został rozbudowany, odnajdujemy, a to właśnie nowoczesną rzeźbę, interesujący relief, czy nietypowe wykończenie ścian, które stanowi dość mocny kontrast, jeśli chodzi o takie wyczucie detalu, o pewne wyrafinowanie z tą nową, dość dyskusyjną rozbudową.